zawsze gadałem. Nie chciałbym. Halo, halo, kochani. Witajcie. Mamy piątek? Piątek 17 sierpnia. Godzinę prawie że 12. Za 3:12 jest. I witajcie w Gothiku pierwszym, czyli grze kultowej RPG-ów, kultowym grze fabularnej, kultowej. Hello, czacie, witajcie. Miło was znowu słyszeć, miło z was znowu widzieć. W sumie bardziej widzieć i czytać, aniżeli słyszeć. Chwila, co my mieliśmy zrobić? Mieliśmy coś z Balorunem, jakąś misję dla niego zrobić, bodajże, z tego co pamiętam ostatnio. Zbiory bagiennego ziela. O, właśnie. Mieliśmy do Harlocka bodajże podejść, czy coś takiego. Zaraz. Chyba tam będziemy musieli pójść. Na bagna, tak, na bagna dokładnie. Skazany na śmierć, sezon pierwszy. Wow, epizod czwarty, moi drodzy. Zastanawiałem się, jak będę numerował kolejne odcinki. To znaczy, o ile wiadomo, że pierwszy sezon to jest na pewno pierwszy Gothiki, pierwszy akt, to czy podzielę, zanim pogadamy z nim, to muszę się dokończyć mój wywód myślowy, jakże zaawansowany, czy będziemy nazywać sezony po prostu aktami, czy sezony będą częściami gry. Wydaje mi się, że może aktami zrobimy, to będzie chyba lepszy pomysł, tak mi się wydaje. Kim jesteś? Jestem guru z obozu na bagnie. Moi słudzy mówią na mnie Baal Nedbek. Słudzy? Nie widzę tu żadnej służby. O, ależ oni są wszędzie. Spójrz na drzewa, jak one tańczą. Rozumiem. Cóż, chyba pójdę już dalej. Zaczekaj, mógłbyś pomóc mi przekształcić to bagno w ogromną łąkę pełną kwiatów. Może zaczniesz beze mnie. Wrócę niedługo. Bezimienny. Człowiek raczej mi nie pomoże. Raczej zrezygnował od Baal Nedbeka. Czy możemy z tym Baal Nedbekiem potem coś zrobić? Cześć, co słychać? Tylko uważaj, żebyś nie skrzywdził moich kochanych drzew. Chyba chwilowo nie. Nie wiem, czy później coś będzie można zrobić. Może ktoś z was wie. Zabić. Nowicjus, zioła. Bagienne ziele. Zioła dozdrawiające. Ha, Balor. Przysyła mnie Balorun. Mam dostarczyć do obozu zebrane przez was ziele. Świetnie. Nie będę musiał sam tego dźwigać. Nie zapomnij zajrzeć do Virana po drugiej stronie bagna, jeśli jeszcze cię tam nie było. Zaraz będę, luzik. W przeciwnym razie dostawa będzie zbyt mała i ktoś mógłby pomyśleć, że sprzedałeś część towaru komuś innemu. Komu niby miałbym sprzedać to ziele? O! Podsunąłem ci niezły pomysł. Co? Ej, my komuś nie mogliśmy przypadkiem sprzedać ziela? Mieliśmy tylko misji na to? Nie, powiedz mi komu. Widzę, że coś knujesz. Posłuchaj, jeśli ten towar nie dotrze do Korka Loma, obydwaj wpadniemy w nie lada kłopoty. Gdybyś kogoś znał, moglibyśmy podzielić się po połowie. Cóż, znam pewnego człowieka w nowym obozie. Pewnie zainteresowałoby go nasze ziele. Ale gdyby był taki, złapali cię na gorącym uczynku, rzuciliby cię na pożarcie wężą. Ja o niczym nie wiem, jasne? Dobra, kto będzie odbiorcą w nowym obozie? Myślisz, że podam ci imię, a ty ulotnisz się z całym towarem? Tak łatwo ci nie pójdzie. Chcę 50 bryłek rudy zaliczki. Wtedy pogadamy. Kto to był? Zaraz. Zapomnij o tym. Sprawdź tylko zaraz w notatniczku naszym sobie, możesz różowym. Możesz tak po prostu pójść do nowego obozu i sprzedać towar byle komu. Jeśli nie trafisz na właściwego człowieka, nigdy się go nie pozbędziesz. No chyba, że jakiś szkodnik ci go zabierze. Nie sprzedawaj, bo będzie wpierdziel od siącego. Zaraz. Przyjęcie do obozu bractwa, chata krzykacza. Przyjęcie do nowego obozu. A, zyski trafią do Laresa. Aha, chyba Laresowi bodajże. Tak mi się wydaje. Nie jestem do końca pewien. Ale chyba ta.
Wrzodowi sprzedaj. Śniący, zbudź się. Balmoskit jest, tu jest. Ale już zapomniałem, na czym staliśmy i... Co myśmy zrobić? Kurde, za dawno grałem tego gotika, teraz od ostatniego streama. Dobra, z tymi wężykami to sobie zbytnio teraz nie poradzimy raczej. Raczej na to bym nie liczył. Chyba, że ktoś chciałby zobaczyć, jak po raz kolejny ginę. A to nie jest zbyt fascynująca... zbyt fascynująca czynność, szczerze powiedziawszy. Idź do innych grup zbieraczy. No tak właśnie robię. To akurat wiem, że trzeba do innych grup zbieraczy iść. Tylko wpierw muszę je znaleźć. Sprzedaj ziele arcymistrzowi magów ognia. Może w końcu się rozluźni chłopak. Przynajmniej. W każdym razie pozbieramy trochę ziela. Moskit, starość, nie radość. Zapominasz już. Ja już w młodości mojej zapominałem, jest to żadna akurat nowość. Jak dla mnie. I chyba tam byli, nie? Tak mi się wydaje. W tamtym rejonie. Przynajmniej tak mi się wydaje, mogę się mylić. To już wiesz, na jakim obozie będziesz. Wiesz co, wiecie co? Chyba wiem, chyba... Chyba coś poplątałem. Coś poplątałem. Bo tutaj jest bariera się kończy. O, nie, dobrze. Dobrze pamiętałem, że są tutaj. Zdecydowałem się. Myślałem właśnie o ścieżce maga i ścieżce maga ognia, jako tako. Chyba byłaby najlepsza opcja. Moskit zbiera zioło. Zioła nigdy za dużo, jak to mawiają górale w górach. Bariera. Tak, tak, wiem o barierze. Wiem. Luzik, Quadir, luzik. Sklerozy jeszcze jako takie nie mam. Wszyscy znają tę grę na pamięć. No ja też, w pewnym sensie, tylko dawno nie grałem, więc to różnie bywa. Tego właśnie gram jeszcze raz, żeby ją sobie przypomnieć. Czym się zajmujecie? Zbieramy bagienne ziele. Moskit masz lola. Nie mam i nie będę miał, nigdy nie zagram. Można było je palić. Praca na bagnach jest bardzo niebezpieczna, ale ziele rośnie wyłącznie tutaj. Oczywiście ma to również pewne zalety. Jakie? Pozostałe obozy nie mają do niego dostępu. Jesteśmy jedynym osiedlem w całej kolonii, które może zbierać ziele. Możemy je sprzedawać do pozostałych obozów i to za każdą cenę, jakiej zażądamy. Przybywam z polecenia Bala Oruna. Mam wziąć wszystko, co udało się wam zebrać do Korkaloma. I co, myślisz, że to takie łatwe? Każdy mógłby się tutaj zjawić, mówiąc, przysyła mnie Baal Orun. I co wtedy? Mam wydać całe ziele byle w łuczędze? No, to raczej na niego podziała. Taka odzywka. Jeśli mi nie wierzysz, sam go o to zapytaj. Mam lepszy pomysł. Jeśli chcesz nas przekonać, że jesteś tym, za kogo się podajesz, wyświadczysz nam drobną przysługę. Moskit, w krzakach jest murzyn gwałciciel. Co mam zrobić? To tylko drobiazg. Praca na bagnach nie należy do najbezpieczniejszych. No i roi się tu od tych przeklętych krwiopijców. Gdyby ich tutaj nie było, nasza praca stałaby się o wiele bardziej znośna. Kapujesz? Nie widzę już żadnych krwiopijców w pobliżu. Przecież widać kilka z nich w odległości nie dał się oszukać. 20 kroków. Chytry ziomek. Tak łatwo się nie wywiniesz. Dobra, sejwujemy i spróbujmy te krwiopice zatłuc. To może nie do końca dobrze się skończyć, ale spróbować nie zaszkodzi. Aaaa! Chodźcie, cieniaczki! Dobra, coś kiepsko to widzę. Oj, kiepsko! Nie. Nie, uciekajcie ode mnie, uciekajcie ode mnie! O! Jeszcze brwałem od bariery! Niedobrze. Oj, bardzo niedobrze. Na szczęście tym razem pomyślałem i zapisałem. No chodź tu, krwiopijco, chodź. Skubany twardy.
Ej, ile ich tam jest? Dwóch na jednego to banda łysego. Wow, jeszcze jeden strzał i po mnie. Kuźwa, 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 uciekaj. Uciekaj, uciekaj. Tylko nie za barierę. Nie. No dobra, na razie krwiopijców raczej nie pokonamy, ale możemy w takim wypadku sobie... Możemy w takim wypadku pójść sprzedać paczkę zioła. W takim rozrachunku. Do tego jakiegoś gościa, tylko musimy wystąpić jego imię. W takim rozrachunku, więc musimy pójść do tego jeszcze raz gościa i w takim wypadku jak i tak będziemy nie będziemy przyłączać się do obozu bractwa, to w takim wypadku i tak nie mam się zbytnio martwić. Ojejku, żebyśmy zaraz tylko nie oberwali od tego czegoś dużego tutaj po prawej, co było. Używaj leczniczego zioła. No tak, ale w czasie walki nie za bardzo, nie? Tak naprawdę. Dobra, pójdziemy do nowego obozu. I to i tak, ten obóz bractwa to mi prawdę powiedziawszy zwisa i powiewa. Nie za bardzo planuję się z nimi zbytnio zaprzyjaźnić. I tak, chcę zostać... Nie, no ja nie chcę być w obozie bractwa. Jeżeli o to chodzi. Chcę być w obozie... W obozie, starym obozie, no. Jeżeli o to chodzi. I planuję zostać magiem ognia. W sumie nigdy zbytnio nie grałem magią. Znaczy może i grałem, ale to było dawno temu, nieprawda. Jeżeli o to chodzi. Magiem ognia. Nasil nam bractwo wrzoda. Gdzie ten gościu? Balor, tutaj jest. I tak wywalą ci ze starego. Wiem o tym, no ale co za problem. Dobra. Myślisz, że chcę... 50 bryłek, dobra. Co tam masz? 50 bryłek to uczciwa cena, proszę bardzo. Dobra, słuchaj. Facet nazywa się Cyfer. Znajdziesz go pewnie w karczmie na jeziorze. Bądź ostrożny i nie daj się zrobić w konia. No dobra, to wracamy do nowego obozu, jeżeli o to chodzi. Tamtą przyszliśmy i tam pójdziemy, jeżeli o to chodzi. Zrobimy trochę jeszcze misji i pomyślimy, gdzie przyłączyć. Znaczy, już mówiłem, gdzie się przyłączyć, ale być może do tego czasu coś się zmieni. Nigdy nic nie wiadomo. Ups. Dobra, to teraz mam problem. Jak się tam dostać? Aha, tam jest. Dobra. Do góry podpływamy. O, to skakanie, niestety i chodzenie nigdy nie było mocno w stronę Gotika. Zawsze to się trochę bugowało. Mam już dość tej paplaniny. Załóż nowy obóz, wielbiciele wrzoda. Moskit, planujesz coś ten wieczór? No, nie jestem do końca pewien. Moskit, kiedy będą chore wizje widzów? Nie wiem, jutro albo pojutrze, jak przyjdzie wystarczająco dużo prac, żeby można było coś wymyślić. Ach, o, Lester. Miło cię znów widzieć. Co u ciebie słychać? Zagajmy rozmowę. Wyrzekłem się starych bogów. Czyżby? Co cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Przeżyłem objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział: idź do obozu na bagnie i przyłącz się do bractwa. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomy. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. Wow. Zostałeś wybrany przez śniącego. Czy twoim życzeniem naprawdę jest dołączyć do nas? Nie, ale z chęcią zdobędę trochę punktów. Co takiego? Tak, chcę podążać drogą śniącego. Idź do Korkaloma. Powiedz mu, że przysyłam cię do niego, bo widzę, iż twoja wiara jest szczera. Bandla bez jego i Lestera za używanie kapsa na czacie. Geniusz, po prostu geniusz. Jak to nasze doświadczenie? Już prawie mamy czwarty poziom. Dobra, coś jeszcze w tym starym obozie możemy zrobić. Bieżące misje, przyjęcie do obozu bractwa. Nie, dobra, nie możesz co kombinować. Wracamy do starego obozu w tym momencie. Moski, teraz jesteś członkiem bractwa. Nie, nie jestem. Ukradnij recepturę, ale to tam trzeba było... Dobra, ludzie, niech mi ktoś znajdzie na necie szyb do tego zamka. A przecież ja ponoć ukradłem, właśnie. Przecież ja mam tą recepturę.
O, receptura Korkloma. O, właśnie. No dobra, luzik. Już kradę, już za mnie złodziej jest, no tak, no przecież. No przecież, ojojojojo. Tak jest ze mnie złodziej, że mam sklerozę i nie wiem czasami sam co ukradłem i chcę jeszcze raz to coś ukraść. Oj, kiepski ze mnie złodziej, oj, kiepski, kiepski, kiepski. No ale przydałoby się trochę jakichś nowych itemków, bo... No nasza postać to zbyt potężna, to ona nie jest. Moskit, zabij się. Nie. Już się raz zabiłem, nawet dwa razy w tym filmiku i na tyle... Na razie tyle starczy na chwilę aktualną. Przynajmniej mi się tak wydaje osobiście. O, przez las nie pójdziemy, bo to się dla nas może źle skończyć. Spróbuję nawet teraz zapisać, bo to nigdy nic nie wiadomo. Uduś go pod wodą. Co za sadyści z was. Przez las nie pójdziemy, jak już mówiłem. Animacja wody na miarę 2001 wieku. Akusty trolu. Moskit, idź na misję samobójczą. Prześpij się u wrzoda. Nie, to jest, nie jest misja samobójcza. To jest misja na sprawdzenie twojej orientacji. Jeżeli o to chodzi. Moskit, idź dać się zabić cieniostworowi. Nie, no co wy tacy sadyści jesteście? Idźcie. Paszliwy won z tego streama. Sadyści jedni, bezimiennego chcecie męczyć. Kerbale to jeszcze rozumiem, no taki ich już los, ale bezimiennego, takiego tytułowanego bohatera. No przecież brzut woli zwierzęta, no tak, zapomniałem. Na śmierć zapomniałem, że brzut woli zwierzątka. Różne, różniste. Owce, owieczki, baranki i tym podobne. Boże, Moskit, zabijasz Kerbale, zabijasz bez jego. Straszny jesteś. To nie może się wydać. Ja tam kogo mieliśmy? Jakiegoś łowcę, z tego co pamiętam. Czy nasz coś może ciekawego, coś ciekawego powiedzieć, bądź czegoś ciekawego nauczyć? Chyba nie. Paczo. Hej, ty! Mucho Paczo. Ja? Nie, twoja babcia. Jasne, że ty. Na twoim miejscu nie szedłbym dalej. Dlaczego? Widzę, że jesteś tu nowy, co? Stary, ta droga prowadzi na ziemię orków. Zrobią z ciebie kotlety. Mielonkę. O. Nie ma za co. Zjedzą cię. Orki, ku. Pip, pip, pip. O, macho paczo. Macho paczo nas ostrzegł. Bo inaczej zostaniemy przemieleni na mielonkę i kotlety. Dlatego byśmy chwilowo nie chcieli. Uwolnić orkę. Zabiją, zgwałcą, zjedzą. Nie wiem, co gorsze z tych wszystkich opcji. Tak naprawdę. Już o to chodzi. Dobra, jedziemy do Dextera. I tak mam dla niego recepturę, więc można trochę za nią dostać. Lubię placki z Moskita, a ja nie. Dexter, zapisujemy. Save. Dexterku, hono tutaj. Mam dla ciebie recepturę, o której prosiłeś. To świetnie! Pokaż ją! Znakomicie! Teraz sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający. Równy z ciebie, chłop. Wspomnę o tobie Diego. Weź to! W nagrodę! Dobra, Czatek zawsze daje popis. Jak zauważył bardzo mądrze Rubin Sonet 12. Czemu dzisiaj wszyscy gadają o gwałceniu? Wczoraj był Osama, dziś gwałcenie. Co jutro? Też się tego boję. Artur z kolei mówi, żebym poszedł do orków, bo to jest lepsze od wrzoda. Dobra, ile mamy kaski? 273. Dobra, kupmy dla tego świstaka tą broń. Chciałbym kupić miecz. Ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryłek rudy. Zainteresowany? Biorę. Dobrze.
Wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja. No i posprzedajemy rzeczy. Swoje towary. Na dobrą sprawę. Dobra, wytrychy nam się przydadzą. Zardzewiały miecz nam się nie przyda. Krótki miecz też nie. Chłopski miecz. Zaraz. Jaką ja mam teraz broń w ogóle? Miecz świstaka. Oj, mam w ogóle tyle siły. O, poradzę sobie miecz świstaka, zostawimy. Resztę posprzedajemy w takim wypadku, bo nie jest nam potrzebna. A, bo to było rzeczy tego. Pokażmy rzeczy śwista, Boże dyny. A, ale bieda. A po ile są wytrychy? Kupmy kilka wytrychów. Sprzedamy tak, mięso chrząszcza, niepotrzebne. Kubek niepotrzebny, monety zostawimy, pochodnie jedną zostawimy, talerz sprzedamy, skórę wilka sprzedamy, skrzydła sprzedamy, bagienne ziele sprzedamy, tu zostawiamy. I co, no i te głupie bronie te cienkie trzeba posprzedawać. Zostawimy sobie tylko szczerbaty topór. Resztę posprzedajemy. Chyba ktoś ma inne zastosowanie dla tych broni. Moskita sprzedamy. No i dobra, i będziemy jako tako, powiedzmy, że bogaci. Nawet bogaci, szczerze powiedziawszy. Ząb kopacza. To jest to samo co ten miecz świstaka, tylko krótsze, z tego co mi się wydaje. Zobaczmy w ogóle ten miecz. A teraz nie możemy tego miecza. Okej. Dobra, to jeszcze jedna bryłka. I mamy deal. Przyjmij. Skóra wrzoda. Przyjmij. No i dobra. Staraliśmy się bogacić się naprawdę sporą sumkę. Czy on ma jakąś zbroję do sprzedania? Jeszcze jakąś zbroję? Cóż, myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. Tak. Czy kupimy lekkie spodnie, czy te mocniejsze spodnie? Mocniejsze by się przydały nam się z tego względu, że byśmy mieli na nie teraz kasę, byśmy coś posprzedawali jeszcze. By była kasa, ale czy warto? Czy warto? Czat pisze, że nie warto. Więc chyba będę musiał się czatu posłuchać. Za free. A kiedy za free dostanę? Kiedy na YouTubie będzie ten odcinek? Nie wiem, za kilka dni zajęcie. Tam już trochę zakolikowanych rzeczy, nie chcę się zbytnio wtryndalać w to, co będzie, bo może to się źle skończyć po prostu. Lataj na Gulasa. Możesz dostać spodnie kreta w kopalni. Aha, no tak, fakt, coś takiego było. Więc tak, do świstaka na razie nie idziemy. O, ciekawe, czy to się przyburka z tym mieczem. Nie przyburka się, dobra, jest gites. Dobra, to teraz jak idziemy? To teraz idziemy do nowego obozu w takim rozrachunku. Nic tutaj raczej nie zrobimy. Przeszkol się w mieczu. To w sumie nie jest głupi pomysł, ale jeszcze nie chcę. Czy Grawo nam coś może powiedzieć, czy już z nim gadaliśmy? Zaraz, zapiszmy w ogóle. Wrzoda zabij jeszcze. Możesz mi pomóc? Chyba mam kłopoty. Mogę spróbować. O, drogi ziomek. Oj, drogi ziomek, oj, drogi. Ale ja sobie dam z nim siana, jeżeli o to chodzi. Przyda ci na razie bardziej niż siła. Ale w sensie co? Miecz, tak? Mówisz? Wrzoda sobie na razie do wrzoda nie podchodzimy. Nie chcemy. Nie chcemy do wrzoda podejść. Wychodzimy sobie. Grzecznie, spokojniutko. Nic się nie dzieje złego. I idziemy do nowego obozu. Cześć, czerwojadzie. Chyba sobie z tobą pogadzę, co? Jeszcze z takim mieczykiem to... Pff, pikuś. Nawet nie pan pikuś, tylko pani pikusiowa. Naprawdę, to był po prostu pikuś. Co my to mamy? Jakoś rdzeń czy coś? Twardzień, sorry, nie rdzeń. Powaliło mi się troszeczkę, ale nie szkodzi. No tego nowego obozu kawałek jest, no ale no... co poradzić? Co poradzić niestety? Naślij wrzoda na orków. Nie.
Tego nawet najgorszemu wrogowi bym nie zrobił, czyli w tym wypadku nawet orkom. Choć fakt faktem, rzut jest moim wrogiem, więc to zależy jak na to patrzeć. Tak naprawdę. O, troszkę jagódek, troszkę serafisu i troszkę tutaj starego miecza. A co, zawsze to można potem opchnąć i sprzedać komuś. Opchnąć i sprzedać komuś, tak, masło maślane. O. Ja tam widzę, że trwa znowu kłótnia na temat konsoli, że Xbox ma płatne multi. No ma płatne multi, w cudzysłowie płatne multi, bo to znaczy to nie mniej, nie więcej niż to, że musimy po prostu opłacać usługę Xbox Live Arcade, bo bez tego po prostu nie zagramy na multiku. No nawet nie mamy co o tym marzyć. Co jest trochę głupie. O, książek. Darmowe doświadczenie. Niedużo, bo niedużo, ale zawsze. I darmowe mięsko. Też. Czy my z tym gościem gadaliśmy? Kawalornem. Kawalornie, gadaliśmy z tobą, czy też nie? Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Wygląda na to, że nie. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaję najwspanialsze łuki w całym starym obozie. Co masz pokaż ciekawego? Pokaż mi swoje towary. Nic zbytnio, tak na dobrą sprawę. Czy możemy do jego skrzyni zakraść się niepostrzeżenie? I nic nam nie zrobi. Tak, nic tam kawalor nie zrobi. Weźmiemy sobie klucz kawalorna, kły, skórę, pochodnie i trochę wytryszków. Ale po co nam ten klucz kawalorna? Gdzieś tu jakaś jaskinia była, czy mi się... A, tu ta jaskinia była, tylko czy tu nie był przodkiem cieniostwór? Nie, to były krety. Teraz krety to... No bij, Bezi, bij! Tak dla jaj. Jaskinia jest dalej za chatą. Ktoś pisze, ale gdzie dalej za chatą? Tutaj czy... Nie, czy jeszcze dalej? Jeżeli o to chodzi. A, tu jest właśnie, tu jest jaskinia. Tak myślałem. Z tego co pamiętam, w drugiej części tu się chyba rycerze... Czy tam paladyni chyba skrywali. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Tam paladyn jest. To nie ta gra. Skóra cieniostwora. Kasiorka tak naprawdę, nie skóra cieniostwora. Kolejna skrzynka. No już kurde z zamkiem. Skubaniec jeden, no. Zabezpieczył się. Oj, zabezpieczył się. Przepraszam. Muszę odchrząknąć. Piwko też i zwój też. Jaki to zwój będzie? Światło, no. Może to potem na górę zrobię jeszcze wrażenie, jak pójdziemy jeszcze kiedyś do Bractwa. Zawsze to dodatkowe doświadczenie tak naprawdę. Safe i otwieranie, nie. Lewo. Lewo, prawo. O, zbyt skomplikowane to nie był zamek. Ognisty pocisk, strzała, ruda, niewykończony miecz. Wyszczerbiony topór i wytrych. Czy możemy ten niewykończony miecz ukończyć na tym, na ostrzałce, na kowadle, czy na czymkolwiek? Takie pytanko. Czy jest taka możliwość? Ktoś pisze, że nie. No trudno, no. Nie można mieć wszystkiego. Moski, prześpi się wrzodem. Nie, prześpi się u kawalorna. Do rana. Trochę ciemnawo się zrobiło. Nie, tylko w G2 było robienie lepszych mieczy. Tutaj tylko jeden, no trudno, no. Myślałem, że może istnieje taka możliwość poprawienia tego mieczyka, co tam znaleźliśmy. Idź do kowala i ci powie co i jak. Ale ja wiem co jak, tylko mnie ciekawiło, czy możemy po prostu zrobić to z tym nieukończonym mieczem, który teraz znaleźliśmy w jaskini. To mnie właśnie ciekawiło tak naprawdę. Po prawej mamy jaskini, mamy tutaj gobliny, ale z nimi sobie w tym momencie jeszcze nie poradzimy. Przynajmniej tak mi się wydaje i wolę nie ryzykować teraz. O, tam była jagódka z tego co widziałem. A była, tylko jak ją teraz dorwać? Jak ją teraz z Kubaną dorwać? W ogóle zastanawiam się nad let's playem, bądź takim też graniem w From Dust. Kupiłem teraz na tej promocji na Uplayu i kurczę teraz przejdę sobie, ale mogę też równie dobrze z wami przejść. To będzie ciekawostka. To będzie fajna rzecz.
Tak przynajmniej taką mam nadzieję. Bryłka rudy, młotek, plądujemy. Czyli robimy to, w czym jesteśmy najlepsi. Ciekawe, że oni nigdy nie reagują na to, co się dzieje koło nich. To jest dobre. Moskit, obczaj to, ale no i nie obczaję teraz, bo gramy, tak? A na Steamie kosztuje 14 euro, no właśnie, no. Ubisoft zawstydziło Steama i Origina, jeżeli chodzi o tą promocję, o pojedynczy tytuł oczywiście, bo w dużej mierze Steam jest nadal nie do pobicia, ale z tą promocją za 4 zł gry na Uplayu, no po prostu przegiął pałę, naprawdę. To jest coś, czego zbytnio nie było jak do tej pory, aż tak, takich promocji, naprawdę, nigdzie, nigdzie. Moskit, a masz Brotherhooda? Nie, nie mam i nie będę miał. Przynajmniej nie planuję. A ubijmy te ścierowajady. Powinniśmy dać radę. Wow, o ile nas wszystkie naraz nie zaatakują, to wtedy będzie dobrze. Dobra, wyciągnąłem jednego, potem teraz drugiego. No. Co? I co? Ze mną zadzieracie? Podajcie, ścierwojady jedne. To nie kupuj, bo stracisz 55 zł. No ja nie jestem fanem Assassin's Creed, więc i tak nie kupię. No chyba, że gdzieś za jakieś dosłownie grosze. Tak naprawdę. Bo ja się tego nie widzę, ale najpierw musiałbym przejść przy jedynkę, bo jedynkę mam, ale nie kończyłem całej. Musiałbym zdobyć skądś dwójkę, której też nie ukończyłem, bo też zbytnio nie grałem. Więc i tak czy siak raczej Brotherhooda zbyt szybko nie zagram, jeżeli o to chodzi. Moskit, Murzyn za tobą jest. Gdzie? Nie ma, oszukujecie mnie. Dobra, tam mamy, widzę, krwiopijców. Może teraz damy radę z tym krwiopijcą, z tym mieczykiem. Dobra, nie damy rady, ewakuujemy się, ewakuacja. Ewakuacja, dobra, uciekliśmy, jest Gites. Moskit, była promocja na Steamie, gdzie wszystkie części dodatki były za 100 zł, ale co, Gotika? Nie opłaca się. Szczególnie, że lwią część tak naprawdę kosztował Gothic 4, jeżeli o tym mówimy. Kompletnie się nie opyla. Szkodnik. Cypher, mieliśmy Cyphera mieliśmy szukać. A, Assassin's Creed za 100 zł wszystkie części, oczywiście oprócz tej znajomości trójki. No to 100 zł za wszystkie części, no to w sumie nie jest jakaś wygórowana strasznie cena, tak mi się wydaje. No nie jest oczywiście to jakaś nie wiadomo jak dobra super promocja, ale nie ma też to jakoś strasznie szczególnie narzekać, tak naprawdę. Hej, jesteś tu nowy. O, Lewus. Ty Lewus kogoś, jeden. Kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? No dobra, pomożemy. Jasne. Chętnie wam pomogę. Na razie mamy życie, żeby Świetnie. Skopać komuś za twarz. Ryżowego księcia. On da ci wodę i powie ci, co należy zrobić. Od tej pory możesz sam sobie... Czyżby? Chyba muszę ci przy... Kurr! Nie! 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 Uciekł ode mnie Lewusie jeden. Kurde. Dobra, szybko się liczymy i zaraz pokażemy. Wow! No bez jaj! Jaka lipa. Nygus cię goni. Chwila, zaraz, nie miałem późniejszego save'a, gdzie byłem gdzieś bliżej? Nie, widzę, to jest najbliższy save. No trudno. Musimy przejść się te 200 metrów, GG. To jest cały gotik. Cały gotik, kurde. Moskit nawet tekstu nie czyta. No tak nie do końca. Tak po prostu kliknąłem odruchowo. I no i widać jak wyszło, no wyszło jak wyszło, no tu trzeba czytać, to się zaznacza, nawet jak się zna grę na pamięć tak naprawdę. Lepiej się do tego nie mieszać. Pogadaj. To wina wrzoda. To wszystko wina wrzoda, ja to wiedziałem, dokładnie. No dobra, ponawiamy próbę rozmowy, nawiązania kontaktu z obcą cywilizacją. Potrzebuję w ten.
Dobra, czyli co? Mam do różowego księcia podejść, tak? Troszczysz się o pola ryżowe, czyż nie? Czemu pytasz? Szukasz pracy? Przysyła mnie Lewus. Tak? I co powiedział? Mam zanieść wodę zbieraczom ryżu? Dobra. No teraz przynieś, podaj, pozamiataj. W tym wypadku przynieś wszystkim to wodę. To jakieś dwa razy więcej niż liczba zbieraczy. Więc postaraj się rozdzielić się sprawiedliwie. No dobra, postaram się, ale nic nie gwarantuję, że o to chodzi. Chodź tu, zbieraczu. Masz wodę. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. O, dzięki. Umieram z pragnienia. To już oczywiście czekamy, aż wypiją. On się napije skubaniec jeden. Dalej. Zbieracz. Przysyła. Po co tego questa robisz? For money! For money! A dokładnie for experience. Nic nie dostanę? Nie dostanę nawet expa? Weźcie sobie jajnie, róbcie. Co tu robisz? O, Horacji mi nauczy siły chyba za darmo, z tego co pamiętam. Spokojnie, jestem tu nowy. Wyglądasz w porządku. Moski wypadł całe zioło, jakie masz. Odpada. Znajdzie się już nie mam zioła. Środy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieraczy? Lee też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty. A nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami. A tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy, boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? Żeby pokazać tym sukinsynom, że nie można mną pomiatać. I zanim byś się obejrzał, sam stałbyś się jednym z tych sukinsynów. Nie, drogi panie, to nie jest właściwa motywacja. Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze. No i? Nie. Tak myślałem. Ale dobra, ale... Przysyła mnie Lewus. Dzięki, kolego. Jak ja mogę zrobić, żeby go teraz przekonać? Co, nie zrobię tego? Przemyślałem. No i? Nie. Tak myślałem. Ale beton, zrób mu loda. Oh my god. Jesteście straszni. Daj mu wrzoda na noc. Masz tu wodę. Telepatycznie ci ją prześlę. Na odległość 5 czy tam 10 metrów. Piękne dzięki. No, woda, woda, woda. Przyniosłem ci wodę. Dzięki, No, idziemy do kolejnych zbieraczy. Nie, to jest trochę nudne, szczerze powiedziawszy. Rozdawanie wody. Tak mała lipa jest tak naprawdę. Chrząszczem go. Idź pogadaj z tym, którego pobili. Leży w chacie. Ale tam w chacie, której chacie leży? Co tutaj w chacie leży? Nie. Tu w chacie nie leży. A, tam w chacie za tym pewno. Za tym mostem, za tą tamą. Hej, nie masz tu czego szukać. W górę do obozu.
Może ktoś mnie gra w ogóle na osiedlu czymś. Nie znam się. Ale czymś gra. To mnie wkurza. Nie, mam nadzieję, że tego zbyt nie usłyszycie. Pamiętam, że tam ktoś był. Chyba tu o tą chatę wam chodzi, ta? Tak mam nadzieję. Moskit, idź na siłkę. Co, nikogo nie ma tutaj? No tu nikogo nie ma, z tego co widzę. Nul, kompletny nul. Krzyknij przez okno, shut up. To idziemy do karczmy. Ktoś pisze, że to chyba w karczmie jest. No to idziemy do karczmy. Innej opcji widzę nie ma, tak czy siak. Moskit, czy wrzut ma wrzody? A dokąd? No, dobra, trzeba jakoś przekonać go. Jest. Nie wyglądasz. Ludzie zawsze gadają. Może parę, to znaczy. Mam za 10 bryłek, mogę nie. No co za buce jedne. Co za buce po prostu. Do kopalni, idź do kopalni. Przez okno krzyknąć, gram w grę. Balkagana. A gdzie był Balizidro? Tu tutaj był Balizidro? Zaraz. Clean. Hej, ty. Co? Ja? Tak. Chodź no tutaj. Czego? Czego ode mnie chcesz? Jesteś tu nowy, co? Od razu zauważyłem. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mógłbym ci pokazać, co w trawie piszczy. Przede wszystkim musisz uważać, z kim rozmawiasz. Widzisz tego faceta tam, przy ognisku? To bacz, strzeż się go. Jezus, czytaj ten czat. Czytam, spokojnie, ale dajcie mi pogadać po swojemu też. Tak? Ma paskudny nawyk napadania nowoprzybyłych. Na twoim miejscu unikałbym go jak ognia. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy. A co chcesz wiedzieć? Nie, nic nie potrzebuję teraz. Dobra, gdzie jest Cypher? Gdzie jest Cypher? Gdzie on był? Tu jest wilk, a gdzie był Cypher? Cypher, gdzie jesteś? Tutaj jesteś, Cypher? Nie, tu jest Kosa. Czy Kosa coś może jeszcze... Moskit, wyjdź tam klawiszami E lub X. Jak E lub X? Pokażmy, ktoś pisze, że jest Cypher. Nie, Cypher jest... On gdzieś jest, tylko nie pamiętam gdzie. Torlof. Coś pisze, że w karczmie jest Cypher. No dobra, niech wam będzie, że w karczmie jest, okej. O, zobaczymy, czy podołamy teraz krzykaczowi. Schowaj! No przynajmniej teraz mamy okazję go jakoś nadruszyć. No, ale dwa ciosy od niego i leżymy, więc lipa. Lipa na maksa. Niestety nadal krzykaczowi nic, a nic nie zrobimy. GG. Jaki fail. Ale jesteście kochani. Jak jasna cholera. Kogo my tu jeszcze mamy? Pałka, imba. Szarki. Nie no. Leginsy z Kreta są potrzebne. No chyba ta. Cyfera, ponieważ po tym, że ciągle pali jointy. To się już więcej. Nie, no dobra, idziemy po te spodenki. Jak tak mówiliście, że tak, że można je dostać tam w tej nowej kopalni, tak? Tam jak idzie się do góry, te spodnie można dostać. No dobra, to idziemy do góry. Idziemy do nowej kopalni. A tam kto stoi? Kto tam uczy ich walczyć?
Kord, siema Kord. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Nie ma sprawy, ale to cię będzie kosztowało 30 bryłek rudy. Może być? Nauczyć się tej umiejętności, czy też nie? Na razie nie. Na razie nie wiem, w co pójdę, więc nic nie biorę. Nie chcę tracić zbędnych punktów, bo tak właśnie chcę pójść w magię, więc walka bronią jednoręczną się w magii raczej średnio przyda. Choć faktycznie to będzie mi się łatwiej walczyło. No bij! Będę szybszy przy okazji. No bij. Ludzie, róbcie błędy, bo nie mam co robić. Że jak? Kubisus. Mag bitewny. No możliwe, że będę, że to jest też mag bitewny, okej, ale nie o to chodzi. Strój kryta z pucowanym kretem. Spoko. A tu u góry mamy tajemne przejście, o którym nikt nie wie po prawej. Właśnie, przecież to nowa kopalnia, przecież to cała duża lokacja jest. Zapomniałem o tym na śmierć. Kurde, no przecież. Zaraz będzie fail, przeczuwam. Nie będzie, co ma być fail. Ja już nie failuję aż tak bardzo. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ale zostanie magiem ci daleko, tak? Ja wiem, że mi daleko, tak? Ale chyba nikomu się nie spieszy. Chcę jak najbardziej dogłębnie przejść tą grę na tym poziomie, co teraz mogę. Leginsy Kreta 100. Byłem... Co? Boże jedyny. Ludzie, piszcie jasno i przejrzyście, bo nie rozumiem, co do mnie piszecie czasami. Lepiej zapisz. No dobra, zapisuję, żeby nie było. Tyś jest Failmaster. Zrobimy Failmaster the game. Tam jest wilk. To mi się bardzo nie podoba. Ale wilka można obejść na szczęście. Na całe szczęście wilka można obejść i on nie stanowi aż takiego problemu. Oni sami nie rozumieją, co piszą. Tak. Nie da się ukryć. Tego nie da się pod żadnym pozwoleniem ukryć. Darth Fail. Tak, od dzisiaj nazywajcie mnie Darth Fail. Moski the Darth Fail. O, no i dobra. Jesteśmy już w tej nowej kopalni? Jesteśmy, z tego co kojarzę. Tak, jesteśmy. Teraz tak, gdzie możemy te spodnie zdobyć? A, gość. Nie próbuj nam tutaj sprawiać żadnych kłopotów, bo oberwiesz. Dobrze, spoko. Lepiej już sobie pójdę. Potrzebujesz kilofa. Ja chyba sprzedałem kilofa, ja pitole. Ale z mi półgłówek. O. Hej ty! O, tu jest skrzynia. A na przykład jakbyśmy się skradali. Nie wiem. Gdzieś w kopalni, no w sumie to na pewno gdzieś, w sumie to jest kopalnia, to tu gdzieś kilof musi być, kilofów to będzie pod dostatkiem dosłownie. Przynajmniej tak powinno być, mi się wydaje. Najemnik. Boże, zapomniałem, już nie przypadam z tą lokacją nowej kopalni, bo nie ogarniam nigdy gdzie co tutaj jest. Tak naprawdę, kret i kret. Witaj. A gdybym chciał do was dołączyć? Do nas? Jak to? Nosi woda? Nie, jako kret. Posłuchaj mnie uważnie. Nikt nie zostaje kretem na ochotnika. No, ale jeśli się upierasz, porozmawiaj ze Swinejem. Może ulituje się nad tobą i da ci jakiś kilof. Aha. Niech im będzie. Najemnik. Kret. Okyl. Hej, ty! Nie jesteś jednym z moich ludzi. Czego tu szukasz? Tylko się tu trochę rozejrzę. Tylko nie próbuj rozrabiać w kotle, bo trafisz do piachu szybciej niż myślisz. Kim jesteś? Jestem Okyl. To ja rozkazuję w kotle. Chciałem rzucić okiem na kopalnię.
O, chciałeś sobie zrobić mały ale ładny efekt z tą barierą. Co? Widzę, że nie masz pojęcia, co się tutaj dzieje. Nikt nie może wejść do kopalni bez mojego pozwolenia. I zapamiętaj sobie. Ktokolwiek wejdzie do stróżówki bez mojej zgody, będzie martwym człowiekiem. Ktoś mówi, że mnie robi jego misji. Ale ciekawi mnie co... Nie rób questa, ale czemu? Jest mnie ciekawi, co on mi zleci. Nie będę go robił, ale sprawdzić można. Nie znam. Dlaczego miałbym cię wpuścić do kopalni? A teraz spadaj stąd. Mam dużo roboty. Wspaniale, no i tak mi nie dał żadnej misji, więc o co chodzi. Ja problemu nie widzę w tym momencie. Czy tam jeszcze ktoś jest? Ciekawe do pogadania. W tym momencie nie. Ej, ty! Masz szczęście. Ten z jointem. Gdzieś na górę się wchodziło, o właśnie tutaj, tak. Tutaj się na górę wchodziło, tam jeszcze można było z kimś pogadać. Po co ja ten kill sprzedałem? Ja pierdykam. Niemądra to była decyzja. Oj, niemądra. Dobra, przeżyliśmy. Zapiszemy w takim wypadku grę. Najemnik. Zaraz, gdzieś tu ktoś był do pogadania przecież. Z tego co pamiętam. Czy też nie? Czy mi się wydaje? Hej, ty. O, co się dzieje? Balorn. Cześć. Kręcisz się tutaj, jakbyś czegoś szukał. Czyżby? Może masz rację. A dlaczego? Świetnie. Zapytaj mnie. Może mogę ci jakoś pomóc. Co masz na myśli? A czego potrzebujesz? Na początek wystarczy dobry miecz, gruby pancerz i wstęp do kopalni. To małe piwo. Mam tu coś takiego, że oczy ci wyjdą na wierzch. Mogę ci dać broń, którą pokonasz każdego wroga. W zamian wystarczy, że wyświadczysz mi drobną przysługę. To wszyscy piszą, żebym nie robił tego questa, ale mnie ciekawi. Nie wierzę mu ani trochę. Nie, nieważne. Nie jestem zainteresowany. Cóż, jak sobie życzysz? Marnujesz niepowtarzalną okazję. Goń się. Goń się. Zapisz. A zapiszę. Nie rób przez U otwarte. Ludzie, błagam was, nie takie bugi. Nie graj w Gothica, nie będziesz musiał tyle myśleć, czy rozrobić questa. Nie da ci broni, tylko cię zgwałci. Dobra, idziemy jeszcze niżej. No i gdzie ja te spodnie dostanę? Ktoś mi powie? Gdzie te spodnie mogę dostać w końcu? Słynny, jest słynny. Kim jesteś? Jestem najlepszym inżynierem, jakiego ta przeklęta kolonia kiedykolwiek widziała, chłopcze. Pilnuję, żeby nasi chłopcy nie ściągnęli sobie na głowę sterty kamieni, kopiąc w niewłaściwym miejscu. Chciałbym do was dołączyć jako kret. Czyżby? Tylko nie oczekuj zbyt wiele po tej robocie. 3 porcje ryżu na dzień. Resztę musisz sobie sam załatwić. Wiesz, dlaczego odwalamy całą tę brudną robotę? Żeby pewnego dnia móc wyjść na wolność z tego przeklętego więzienia. Cały nasz urobek jest składowany na wielkim kopcu. Raz w miesiącu każdy z nas dostaje 50 bryłek, żeby móc się porządnie upić. Dobra, to ktoś pisze, że on ubrania nie da, to kto da ubrania? Cholery jedne. Masz chociaż jakieś doświadczenie w tej robocie? Tak. To świetnie. Zatem wiesz, na co należy uważać. O, dał mi strój. Masz tu swój strój roboczy. Kilof, musisz znaleźć sobie sam. Miłej zabawy. Jak dużo rudy udało wam się uzbierać do tej pory? Magowie mówią, że mamy już niemal całą potrzebną ilość. Kiedy będziesz w nowym obozie, rzuć okiem na kopiec. Dobra, czyli co, dostaliśmy strój. O, jak fajno. No, i Gites. Gites Morales, to jest dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszy stream z Gothica.
Moi drodzy, to jest idealny moment do tego tak naprawdę. Lepszego już nie będzie. Potem z nowej kopalni gdzieś się wybierzemy, jeszcze tylko nie wiem gdzie. Nie żebraj. Sam na dole, w tym jarze jeszcze, coś ciekawego możemy z kimś pogadać. Z kimś możemy o czymś ciekawym pogadać, o. To jest pytanie. To jest pytanie, tu nie. Ci chyba prowadzą... Nie, myślałem, że oni tutaj handel prowadzą. Co się tak kręcisz? Dobra, już idę, luzik, nie bij. Co robisz tutaj w kopalni? Chciałem się obejrzeć, plątam się w zeznaniach. Właściwe miejsce, to jest wejście do kopalni, nie możesz się tutaj kręcić. Mam jeszcze kilka rzeczy do załatwienia. Tak też myślałem. No dobra, misiaki, kończymy na dzisiaj. Potem sobie rozkminię, co będziemy jeszcze robić. Gothica pogramy jutro, chyba jutro, tak mi się wydaje, o 12 ponownie. Godzinka streamu nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Zabuklata. Twardy, jak mam nadzieję, że Bugolot powstaje, wersja 2.0. Bo ludzie się pytają ogólnie, kiedy znowu krybalskie chore wizje widzów. No jak będzie wystarczająco projektów, czyli jutro albo pojutrze. Więc tak, twardy, powiedz kiedy wizje widzów. Ja jestem naprawdę, kiedy Bugolot twój, wersja 2.0. A my tymczasem zakończymy dzisiejszy odcinek na epickiej walce z wilkiem. Czy go pokonamy? Czy on nas zje? No come to papa. Oh yeah! Kto tu rządzi? Kto potrafi grać najlepiej? No nie ja, ale zabiłem wilka. Muahaha, wilku, jesteś moim trofeum. A czemu nie mogę... O dobra, jakiś bóg jak zawsze. No dobra, więc tak, widzimy się prawdopodobnie jutro o 12 na streamie, na Twitchu. Followujcie, subskrybujcie, bo jak żeby inaczej. Chcecie więcej Gothica, to dajcie mi o tym znać poprzez śledzenie tegoż kanału mojego na Twitchu i na YouTubie. I tak, czekam na kolejne projekty do Kerbali. Maila znacie, moskicikonkurs@gmail.com i tam siecie swoje jakieś chore, dziwne projekty do Kerbal Space Program. A ja tymczasem kończę, rozłączam się. Napiszcie wilk i kończymy dzisiejszy stream.